12 tom, 18 kwietnia 1917 roku. Wtapianie się w Jezusa tworzy w duszy boskie słońce, które jak rosa światła przelewa się na wszystkie stworzenia. Wtapiałam się w mojego słodkiego Jezusa, aby móc rozprzestrzenić się we wszystkich stworzeniach i wtopić je wszystkie w Jezusa. Pędziłam pomiędzy stworzenia i Jezusa, aby zapobiec obrażaniu mojego ukochanego Jezusa i nie dopuścić, aby stworzenia mogły go obrazić. Kiedy to czyniłam, on powiedział do mnie: córko moja, kiedy przelewasz się w moją wolę i wtapiasz się we mnie, powstaje w tobie słońce. Kiedy myślisz, miłujesz, wynagradzasz i temu podobne, tworzą się promienie, a moja wola jako tło staje się koroną tych promieni. Powstaje wtedy słońce, które unosząc się w powietrzu, rozpływa się w dobroczynną rosę i rozchodzi się na wszystkie stworzenia. Tak więc im więcej razy wtapiasz się we mnie, tym więcej słońc tworzysz. Och, jak pięknie jest widzieć te słońca, które unoszą się i unoszą i zostają okryte moim własnym słońcem oraz wylewają na wszystkich deszcz dobroczynnej rosy. Ileż łask otrzymują stworzenia. Jestem nimi tak ujęty, że gdy się wtapiają, przelewam na nie rosę, wzbogaconą we wszelkiego rodzaju łaski, aby mogli tworzyć jeszcze więcej słońca i obficiej wylewać dobroczynną rosę na wszystkich. I gdy się wtapiałam, poczułam, jak na moją głowę spływają światło, miłość i łaski.